Oj, tak dinozaury Lego. Na przestrzeni wielu lat dostaliśmy masę tych prehistorycznych gadów. Każda seria, w której się pojawiały, miała na nie jednak nieco inny pomysł. Niemalże za każdym razem nasze dinozaury różniły się sposobem wykonania, designem, jak i nawet zamysłem. Dlatego też dzisiaj przejdziemy sobie przez całą ewolucję dinozaurów w Lego, gdzie chciałem tylko zaznaczyć, że skupię się tutaj tylko i wyłącznie na tych odlewanych dinozaurach. Nie będziemy tutaj mówić o dinozaurowych konstrukcjach, jak choćby Set 6914 oraz dinozaurach Lego 2. Miejcie więc to na uwadze. Dobrze, jak mamy to za sobą, to naszą historię rozpoczniemy w roku 2000. Seria Adventures, a dokładniej podseria Dino Island. To ona była właśnie tą, która po raz pierwszy ukazała nam odlewy dinozaurów. Od zawsze mi się podobały takie klimaty. Zaginiony świat, czy też po prostu wyspa, którą nadal zamieszkują prehistoryczne stworzenia. A jak jednymi z tych stworzeń były dinozaury, to jako dzieciak byłem w niebo wzięty. Takie zwiedzanie nieodkrytej wcześniej wyspy musiałoby być epickie i jedno Jednocześnie bez odpowiedniego przygotowania, również bardzo niebezpieczne, co pokazał chociażby film King Kong z 2005 roku. A jak sobie to seria z ukazaniem tych naszych pięknych, ale i też niebezpiecznych gadów? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie zrozumcie mnie źle, jak na tamte czasy wyglądały one spoko. Lego miało wtedy taki styl, gdzie nawet smoki, czy też dinozaury właśnie, jako odlewy były często odlewane jako takie nieco mniejsze wersje. Jednak dziś ze wszystkich prohistorycznych gadów zestarzały się one najgorzej. I jedyne dinozaury, które samą zakupiłem były to pteranodony, które dinozaurami nie są, a gadami, ale no wiecie o co mi chodzi. A oprócz tego zakupiłem jeszcze malutkiego T-Rexa, który to bardziej posłuży mi jako figurka lub płaskorzeźbia w jakiejś świątyni. Sama seria zaś zaprezentowała nam taki dinozaur jak T-Rexa, malutkiego T-Rexa, Stegozaura, Triceratopsa i Pteranodony. Można więc pomyśleć, że Lego, tworząc tyle nowych odlewów, zechce je zostawić i wykorzystać w jakichś innych seriach. Otóż nie do końca, bo ostatni raz pojawiły się one w tym samym roku, a dokładniej pojawił się T-Rex. A jaka to była seria? Nic innego jak Lego Studios, gdzie to nasz dinozaur miał być takim rekwizytem. Tylko, że to, co wam powiedziałem, nie jest do końca prawdą bowiem inny dinozaur, a dokładniej mały T-Rex, swoje ostatnie wystąpienie ujrzał w roku 2009 w serii Agents. Jego mały rozmiar bardzo mu w tym pomógł, bo jednocześnie po Adventures pojawił się on tylko w formie raczej statuły, a nie jako żywe zwierzę. Niemniej nasze większe dinozaury zostały zastąpione już w 2001 roku, przez nowy system odlewów. Po raz pierwszy pojawił się on w serii Dinosaurs, która to polegała na budowie tylko i wyłącznie dinozaurów. Były w sumie 4 małe i 4 duże zestawy, gdzie to te większe miały opcję zbudowania jednego z czterech dinozaurów. Było tak dlatego, że zestawy posiadało kilka dodatkowych elementów, by móc całość swobodnie zmieniać. I te dinozaury wzbudzają we mnie mieszane uczucia. Na pewno jako seria bardzo mi się podobały, ale przez to jak szybko się one pojawiły, to zacząłem postrzegać nasze wcześniejsze dinosie jako bardzo niedopracowane. Wybaczcie, ale trudno mi na to spojrzeć inaczej, biorąc pod uwagę ich wykonanie. Ale patrząc na różnice i upgrade'y, Ponownie dinozaury dostały ruchome kończyny, ogony zaś były kilkuczęściowe, dzięki czemu można było je bardzo fajnie wypozycjonować. Ręce pochodziły od starego rodzaju smoka, a głowa starego smoka służyła u T-Rexa jako język. Wszystkie cztery części służące do budowy ogona zadopytowały właśnie w tej serii i część z nich jest produkowana do dziś. Oprócz tego masa elementów jak głowy, ciała, nogi, stopy były specjalnymi odlewami, które były wykonane na potrzeby tej serii. Był to początek całkowicie innowacyjny innego stylu, który wybił się poza dinozaury. Za pomocą części ciała powstały dwa stworzenia ze Star Wars, czyli Dubak oraz Vara... Vara... Varactyls? No i jeszcze do tego dwa słonie z Adventures. No i teraz sobie wyobraźcie, że porównam takiego starego T-rexa do słonia. No... Jest pewna różnica rozmiarowa. Oprócz cztery, dają te zarosty, prehistoryczne gady pojawiły się jeszcze w serii Lego Studios, a dokładniej w podserii Jurassic Park 3. Dokładnie tak. Lego już miało kiedyś takie współprace związane z naszym parkiem jurajskim. Jeden zestaw zawierał spinosaura, w drugim zaś raptory oraz Pteranodona. No, okropnie to wyglądało. No właśnie, bo o ile większe dinozaury są całkiem spoko, to te małe wersje były okropne. Połączenie po prostu zwykłych brików oraz specjalnych niezbyt dobrze działa, w mojej opinii. Ostatecznie pojawiło się 20 dinozaurów w serii Dinosaurs, licząc z alternatywnymi dużymi dinozaurami oraz oraz 3 serii Studios, a mianowicie dostaliśmy T-rexa, Oranozaura, Spinozaura, Paraceurolofa, Mozozaura, Dimetrodona? God damn! Troszeczkę jego powiększyli. Dali mamy Iguanodona, Postusucha, Brachiozaura, Diplodoka, Plateozaura, Plesiozaura, Sterakozaura, Triceratopsa, Camarasaurusa, Centozaura, małego Ankylozaura, małego Iguanodona, małego Brachiozaura, no i małego Dimetrodona, który to by the way nie jest dinozaurem. Ba, Dimetrodon żył wiele milionów lat wcześniej. Nieważne. W serii studios dostaliśmy natomiast spinozaura, choć w innym ubarwieniu, Raptora oraz Pterodona. Nie ukrywam, robi to wrażenie i to spore. Jak na to, że w sumie te dinozaury wystąpiły raz w jednej fali zestawów, to naprawdę mieliśmy dużo do wyboru. I proszę przymknijcie oko na to, że nazwałem wszystkie te stworzenia dinozaurami. Ja wiem, że plesiozaur to nie jest dinozaur, ale dla ułatwienia, tak je nazwałem. Oryginalne modele były naprawdę fajne, alternatywne budowle zaś, no zależy. Jak to z alternatywnymi budowlami, bywa, jedne były spoko, drugie zaś, no nie do końca. I pomimo tego, że jakby nie patrząc, ten system do budowy dinozaurów był najszybciej rozwiniętym systemem, ze wszystkich, jakie zobaczymy, to nie przetrwał on za długo. A sama seria nie była kontynuowana po 2001 roku. Smutny koniec tej serii, ale za to dostaliśmy nowe dinozaury już w roku 2005. Choć dla wielu to nie było to, na co czekali. Za to były one znacznie, znacznie większe. Dino Attack. Ta nowa seria przedstawiała nam dinozaury w znacznie innym stylu. Kiedy to seria Dinosaurs chciała tworzyć, Specjalne odlewy, które to jednak cały czas kojarzyły się z LEGO, przez tą swoją taką mocną kanciastość. Tak nasza nowsza seria poszła całkowicie w innym kierunku. LEGO tym razem chciało naśladować zwykłe zabawki dinozaurów, czy też figurki akcji. Czy to dobry wybór, czy to się opłacało? No nie wiem, niemniej ja je uwielbiam. Dostaliśmy ich niewiele, ale każdy z nich miał w sobie ten taki fajny, mało realistyczny vibe. Były to bowiem nie tylko ożywione, ale i też zmutowane dinozaury. Zmutowane, że Indominus Rex. No. Nope. Zmutowane mam na myśli T-Rexa, który miał laserowy wzrok By uruchomić jednak ten wzrok trzeba było nacisnąć guzik na górze głowy Dinozaura Oprócz naszego T-Rexa w dwóch kolorach dostaliśmy Raptora, Pteranodona oraz cztery różne zmutowane jaszczurki Pomimo tego, że te ostatnie są jaszczurkami, to jednak ich wygląd wystarczająco kojarzy się z Dinozaurami Mogliśmy zdobyć w sumie takowe w kolorze Dark Orange, Purple oraz dwa czarne Tylko, że jednego z niebieskimi, a drugiego z żółtymi plamkami I o ile stanowią one fajny dodatek do tych większych dinozaurów, to przez to, że są one stworzone w większości z gumy, to po latach ich kończyny, a głównie nogi, mają tendencję do wyginania się. Natomiast nasza pozostała trójka spódzieli jedną rzecz: Łączenia raczytowe. Te same łączenia raczytowe co seria Galidor. Oj Jezus, znowu seria Galidor. Oznacza to, że w połączeniu tych dwóch serii mogą wychodzić nam niezłe potwory. Nawet styl tych dinozaurów oraz gajdorów jest podobny. Zakrąglone, bardzo specjalistyczne części i ich stopy również niezbyt się dobrze trzymały studów. Lato to nogi T-Rexa oraz raptora miały delikatny wychuł na boki, coś czego żaden inny dinozaur później lub wcześniej nie posiadał. Pomimo ich dziwnego dla niektórych wyglądu, to nie mogę im jednak odmówić jednego, a mianowicie tego, że były one bardzo duże. Gdzie Raptor dorównywał niemal rozmiarem naszemu dzisiejszemu Lego T-Rexowi. Jest to chyba seria posiadająca jedne z najbardziej skrajnych opinii. Spotkałem się bowiem ze zdaniami wychwalającymi Dino Attack, gdzie to niektórzy mówili, że jest to najlepsza seria z dinozaurami, drudzy zaś uważają ją za kompletny szajs. Ja jak zauważyliście, należy raczej do fanów tej serii. Czy ona jednak wyszła? No niezbyt. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak szybko zniknęła spółek sklepowych. Co to oznaczało dla nas? Oczywiście przerwę od Lego dinozaurów, która miała być. Przerwana dopiero w 2010 roku. Choć radości nie było wiele, ponieważ zostaliśmy zaledwie jednego dinozaura. T-Rexa stoi story. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, kim on był i co robił w tej animacji. Nie on jakoś nie jara, ale dobrego wykonania odmówić mu nie mogę. Ale ja jednak czekałem na coś innego. Na szczęście w 2012 się doczekałem. I to doczekałem się nie byle czego. Seria Dino, uznawana przez wielu za najlepszą serię z dinozaurami ever, wyprodukowaną przez Lego. I osobiście, jakkolwiek moje. Serce jest przy atak, to nie mogę się nie zgodzić z tym zdaniem. Był to co prawda kolejny niewypał, bo dostaliśmy zaledwie jeden rzut, ale pomimo tego Lego Dino nie zawiodło. To ta seria wprowadziła nowy styl dinozaurów, który jest używany do dziś. W tym 2012 zaprezentowała ona nam Pteranodona, Celophysa, Raptora, który to nie jest raptorem, tylko Dainonychem, T-Rexa no i Triceratopsa. Praktycznie prawie każdy dinozaur był wydany w dwóch lub większej ilości barw, co uwierzcie, że dodaje mega. Dużo różnorodności, jednak coś mi tu nie pasuje, bo została ona szybko wycofana z zapewne takiego powodu jak słowa sprzedaż. Tylko jest to podejrzane, dlatego że w 2015 na półki sklepowe przybyła seria Jurassic World. Posiadające te same odlewy dinozaurów, dodając zaledwie Dilophosaurus oraz Indominus Rexa. I no, wygląda to nieco tak, jakby Lego wycofało serię Dino, bo udało się im w międzyczasie zdobyć licencję do Jurassic World. I chcieli oni zrobić miejsce dla licencji. Bo jak wiadomo, Lego unika wydawania podobnych serii, które mogą siebie kanibalizować wzajemnie. A tak by właśnie było z Jurassic World oraz Dino. Niemniej ważne, jak to się skończyło. Nie zmienia to faktu, że Lego Dino przyniosło nam wiele dobrego, co następnie było fajnie rozwiązane. Rozwijane od 2015 roku przez naszą kolejną serię, wcześniej wspomnianą Jurassic World. I tutaj możemy powiedzieć, że Lego nie zmarnowało potencjału naszych dinozaurów. Bo co jak co, to akurat te odlewy Lego rozwija bardzo dobrze, dodając masę różnych odcieni oraz praktycznie co roku prezentuje nam nowe dinozaury. I o ile same sety wychodzą jako całość bardzo średnio, to dinozaury są bardzo git. Czy wolałbym dostać zamiast tego kolejne rzuty Lego Dino? Tak, między innymi dlatego, że nie kosztowałbym. Czy one aż tyle przez brak licencji? Niemniej tego nie zmienimy. Z takich drobnych faktów, to seria Jurassic World miała przerwę od 2015 do 2018, która to była spowodowana oczekiwaniem na kolejną część Jurassic World. Zaś po 2018 dostajemy już bez przerwy zestawy do dziś. W 2019 raptory z Jurassic World wystąpiły nawet w serii The Lego Movie 2, tylko będąc przekolorowane na takie bardziej jaskrawe kolory. I to tyle w temacie Dinozaurów w Lego. Jak widać, póki co nasze prehistoryczne roczne ptaki mają się dobrze i wróżę im raczej dobrą przyszłość. No chyba, że coś się stanie z Jurassic World. A na dziś to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli interesują Was inne podobne materiały, do tego to zapraszam Was do obejrzenia jednego z proponowanych filmów. Na razie.